Rozmowa dnia. Dzień dobry, przed mikrofonem Iwona Murawska. Gościem porannej rozmowy dnia w Radiu Kielce jest Krzysztof Słoń, senator Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem członek Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nowy program Dostępność Plus, którego celem jest między innymi dostosowanie publicznej infrastruktury i usług do potrzeb seniorów oraz osób niepełnosprawnych. To tylko jeden z elementów tego programu, który będzie realizowany do 2025 roku, a który pochłonie około 23 miliardów złotych, więc tych pieniędzy do rozdysponowania jest bardzo dużo. Panie senatorze, program został podzielony na kilka, no, można tak powiedzieć, stref. Dostępność plus w transporcie. To taka pierwsza strefa. Czyli co w ramach tych działań będzie realizowane? Rzeczywiście, wczoraj pan premier Morawiecki i przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, firm państwowych podpisali deklarację Dostępność Plus, dokument, który ma konstytuować politykę państwa w dziedzinie pomocy i wspierania osób niepełnosprawnych, starszych na najbliższe lata. Jednym z segmentów tego programu jest transport. To segment, który obejmuje wsparcie w zakupie, wsparcie w dostosowaniu środków transportu, czyli tramwajów, autobusów, pociągów, ale również przewiduje dostosowanie infrastruktury transportowej, czyli między innymi dworce kolejowe, dworce autobusowe, transportowa infrastruktura naszych miast. To bardzo ambitny plan, który w sposób istotny poprawi dostępność komunikacyjną niepełnosprawnych, starszych mieszkańców naszego kraju. Jest to odpowiedź na rosnącą liczbę osób niepełnosprawnych i starszych w naszym kraju. Szacuje się, że w 2024 roku 23% mieszkańców naszego kraju to będą osoby powyżej 65 roku życia. A województwo Świętokrzyskie jest regionem, który starzeje się niestety najszybciej w Polsce. To prawda. Nasz kraj należy do tych krajów, które starzeją się najszybciej, a województwo świętokrzyskie przoduje w tych statystykach i jest to niepokojące. Dlatego też, żeby poprawić życie, jakość tego życia osób starszych, niepełnosprawnych, ale także tych, którzy mają specjalne potrzeby, jak chociażby kobiety wychowujące małe dzieci, bo przecież to one korzystają chociażby z wózków dziecięcych. Te wszystkie działania będą podejmowane na przestrzeni najbliższych 8 lat. Wczoraj odbyło się uroczyste podpisanie tej deklaracji. Wśród tych kilkudziesięciu podmiotów są i instytucje rządowe, ale co mnie bardzo cieszy, przedstawiciele największych organizacji pozarządowych zrzeszających osoby, które są dotknięte poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności. Drugi bardzo ważny segment, który wczoraj przedstawił premier Mateusz Morawiecki, który dotyczy zwłaszcza właśnie osób starszych, osób niepełnosprawnych, to ułatwienia zdrowotne. Dostrzegamy, że w tej materii dotychczas były dosyć duże zaniedbania. Do mnie również docierały sygnały, że osoby niepełnosprawne, osoby starsze mają utrudniony dostęp do publicznej służby zdrowia, nie tylko do publicznej służby zdrowia. Dużym problemem było skorzystanie przynajmniej z części zabiegów przez osoby niepełnosprawne, chociażby te z schorzeniami psychicznymi. Wiązało się to w bardzo wielu przypadkach z koniecznością udzielenia bardzo kompleksowej usługi, jak chociażby skorzystanie z pomocy anestezjologa, bo nie wszystkie zabiegi można u osób z zaburzeniami psychicznymi wykonać w ten sposób, jak wykonuje się u osób zdrowych. Ale też dostęp do sal operacyjnych, sal zabiegowych, sprzęt, który jest wykorzystywany, to nie jest sprzęt ten, który umożliwia skorzystanie przez
nas wszystkich, tych z różnego rodzaju ułomnościami, z niepełnosprawnościami u osób starszych. Ta dostępność w obiektach służby zdrowia będzie coraz to bardziej powszechna i to jest też pewien wymiar zdobyczy cywilizacyjnej, jaką się chcemy szczycić. Kolejny segment, kolejny element programu to tak zwane 100 usług powszechnych bez barier. Chodzi tutaj o dostosowanie obiektów kultury oraz 16 wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego dysponujących sprzętem do nauki jazdy dla osób właśnie niepełnosprawnych. W tej dziedzinie jest od lat czyniony postęp, ale nie jest on jeszcze tak bardzo dostrzegalny. Nie jest to zjawisko powszechne, bo dostęp do dóbr kultury jest jeszcze ograniczony. Oczywiście pojedyncze instytucje, muzea, teatry, kina korzystają z dostępnych funduszy i dostosowują swoje obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, ale nie jest to wymiar powszechny. Dlatego ten segment w programie Dostępność Plus jest tak bardzo istotny. W tej chwili wszelkie działania, jakie będą podejmowane w tych instytucjach, będą ukierunkowane na taką właśnie dostępność. Zresztą sama struktura środków, jakie będą wykorzystywane w programie Dostępność Plus, czyli w tych ponad 23 miliardach złotych, wskazuje na to, że będziemy korzystać ze środków dedykowanych takim właśnie przedsięwzięciom, jak chociażby fundusze norweskie. To jest wymóg cywilizacyjny. To jest coś, co jest w innych krajach demokratycznych, cywilizowanych powszechne. Dostęp do dóbr kultury. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, jeżeli jakiś obiekt czy jakaś instytucja jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, nie tylko w kwestiach komunikacyjnych, ale także chociażby kwestiach dostępności cyfryzacyjnej, czyli urządzenia dla osób niedowidzących, niesłyszących. Więc jeżeli taki obiekt jest dostępny dla tych osób, to tym bardziej jest dostępny dla pozostałej populacji. I to wszystko, mam nadzieję, odczujemy jak najszybciej. Program Mateusza Morawieckiego zakłada również, że około 20% lokali realizowanych w programie Mieszkanie Plus będzie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. To też ważny segment tego programu. Niebawem będą oddawane już pierwsze mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus i chcemy, aby przynajmniej 20% tych mieszkań w całej puli budowanych w naszym kraju było dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale także chcemy udoskonalić możliwość dostępu w blokach czy w mieszkaniach, w których nie ma takich możliwości. Chcemy, aby bloki 3-4-piętrowe, które do tej pory były pozbawione wind, żeby takowe windy miały, bo to nie jest duży problem, chociaż też jest w wieżowcach, w tych, których są windy. Tam występuje problem tego ostatniego schodka, tego ostatniego podjazdu, zjazdu, ale my chcemy, żeby ta powszechna dostępność była również w tych blokach, w których żyją nasi niepełnosprawni, bo sam znam przykłady takich osób, które mieszkają na 3. czy 4. piętrze w bloku 3-4-piętrowym i też mają podobne problemy. Trudno im wydostać się do przestrzeni publicznej, wyjechać do sklepu, do teatru, do kina, na spacer. To wszystko jest niezmiernie istotne i ta dostępność mieszkaniowa to jest również bardzo mocny element programu Dostępność Plus. Zmiany mają również być w dziedzinie edukacji. Te zmiany są realizowane już od wielu lat poprzez chociażby szkolnictwo integracyjne. W naszym regionie również dostrzegamy powstające takie placówki czy szkoły z oddziałami integracyjnymi, ale chcemy, żeby to nie było, żeby te działania w sferze edukacyjnej nie trafiały tylko i wyłącznie do konkretnych szkół, ale żeby były powszechne, żeby szkoły, również te, które w tej chwili nie posiadają takiej możliwości, gdzie nie ma podjazdów, nie ma wind, nie ma odpowiednich pracowni przystosowanych do tego, żeby tam uczyli się uczniowie z pewnymi dysfunkcjami, żeby to się zmieniło, żeby ta integracja w edukacji była tym pierwszym etapem, które również kształtuje nasze postawy społeczne,
społeczne, bo od tego też trzeba zacząć. Ja uważam, że to jest bardzo istotne, również ta edukacja to jest taki niepisany segment programu Dostępność Plus. Edukacja w świadomości Polaków, w likwidacji pewnych stereotypów, w likwidacji nie tylko barier tych, które widzimy na co dzień, ale tych barier, które są w naszej świadomości, w naszej mentalności. Panie senatorze, ja wczoraj rozmawiałam z wieloma osobami niepełnosprawnymi, zarówno tymi, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, jak i osobami, które nie widzą. No i każdy z nich, każda ta osoba mówiła, że program jest ambitny, bardzo ambitny, celowy, że faktycznie, jeżeli udałoby się zrealizować te wszystkie postulaty programu premiera Mateusza Morawieckiego, byłoby bardzo dobrze. No właśnie, ale czy uda się w tak krótkim czasie? Sądzę, że tak. Jestem o tym głęboko przekonany, dlatego że proszę zauważyć, jak dużo miejsca poświęcił tym sprawom solidaryzmu społecznego pan premier Morawiecki w swoim exposé. Mówił o tym, że musi się zmienić podejście do tych w naszym społeczeństwie, którzy pomocy i wsparcia potrzebują najbardziej. Premier Morawiecki dostrzega również to, co i ja widzę, że transformacja, ta, która ma już ponad 25 lat, ona największe sukcesy odniosła w dziedzinie gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości. Natomiast te najsłabsze grupy społeczne, między innymi osoby niepełnosprawne i starsze, pozostały nieco z tyłu. Nie możemy tego dalej tolerować, takiego stanu rzeczy. Musimy to zmienić. Solidaryzm społeczny polega również na tym, że wyciągamy rękę do tych grup społecznych, które tej pomocy potrzebują, bo te różnice społeczne coraz bardziej by się pogłębiały, a to jest niedopuszczalne w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym. I pan premier Mateusz Morawiecki zwraca na to uwagę. Bardzo często pojawiają się w jego wypowiedziach, ale przede wszystkim w działaniach te elementy związane z solidarnością pokoleniową, z solidaryzmem społecznym, z tym, że ci, którzy odnieśli sukces, którym się powodzi lepiej, powinni pomagać tym, którzy są słabsi. Zresztą elity społeczne, które na przestrzeni tysiąca lat w naszym kraju, w naszej ojczyźnie się ukształtowały, one zawsze taki właśnie sposób wspierania tych, którym było trudniej, którzy byli słabsi, taką właśnie politykę i takie działania podejmowali. Te wszystkie zmiany będą wprowadzały samorządy, poszczególne samorządy. Miejmy nadzieję, że podołają temu trudnemu zadaniu, ale jakże bardzo potrzebnemu. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Przypomnę, że państwa i naszym gościem był dziś Krzysztof Słoń, senator Prawa i Sprawiedliwości, członek Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję państwu za miłe spotkanie. A za uwagę dziękuję również Iwona Murawska.